Siema, z tej strony Paweł z kanału IT Passion, a dzisiaj przyszła do mnie całkiem spora paczuszka z pirotechniką do kolekcji. A może kto wie, jest tam też coś więcej. Paczka przyszła od mojego dobrego znajomego, a więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Otwieramy i zobaczymy, co znajduje się w środku. Część na pewno wiem, natomiast dawno nie sprawdzałem, co w środku powinno się znajdować. Paczka przyszła ponad tydzień temu, nie była od tego czasu otwierana, a więc zdążyłem już całkowicie zapomnieć, tylko kojarzę, co powinno być w środku. A więc jak widzicie, jest ogromna ilość folii różnego rodzaju i taśmy. Spróbujemy naciąć tą paczuszkę i zobaczymy, czy się uda ją otworzyć w łatwy i mało inwazyjny sposób. Natomiast tak jak widzimy, jest tu gigantyczna ilość taśmy klejącej. Jak wiecie, Sylwester jest już coraz bliżej. A co za tym idzie, powoli będę także robił zakupy dostawów na Sylwestra. Oczywiście mam u siebie już sporo pirotechniki, która w tym roku zostanie przeze mnie odpalona. Niemniej jednak chciałbym jeszcze trochę rzeczy zakupić. Jeżeli polecacie mi jakieś konkretne produkty, które według Was warto sprawdzić i warto byłoby odpalić na Sylwestra, piszcie w komentarzach. Ok. Jak widzicie, taśma jest już zdjęta. Ok. No i otwieramy kartonik. Ciach. Świetnie. Mamy tutaj paczuszkę Petard Mad Shock. Spróbuję sobie kartonik odłożyć na bok, tak żeby opakowania było dokładnie widać. Są to petardki Mad Shock z roku produkcji 2017. Jak widzicie, no niestety mam czerwone ręce, ale dopiero co zwróciłem z pracy w drukarni. No, niestety. Dobra. W każdym razie mamy tutaj także kilka gratisów, o których na pewno nie wiedziałem. Mamy tutaj jakieś takie czerwone petardki i są to Mephisto Manna, ale rok produkcji 2017. Także bardzo ciekawie, ich nie miałem. Także spoko, jeżeli chcecie, abym jedną z nich przetestował dla Was w odcinku pod tytułem Ile nek, no to piszcie w komentarzu. Oczywiście wszystkie komentarze, tak jak mówię, czytam. Także również na nie odpisuję. No i bardzo miło, gdy mogę z Wami po prostu porozmawiać. Tymczasem wyjmuję z opakowania, z kartonika kolejną paczuszkę. Mamy tutaj petardki Dragon Cracker, coś takiego, Explode 20 sztuk. Od tyłu prezentuje się w ten oto sposób. Są to jakieś stare petardki nieznanego mi pochodzenia, z tego powodu, że są dosyć stare, nie mają żadnych oznaczeń ani CE. Ok, tuż poniżej mamy bardzo fajne Achtungi. Z tego co wiem, są one od Hestii, dokładnie. Są to stare Achtungi od Hestii na siarkę. I są to K0, czy tam H0. Nie ma tutaj dokładnej informacji, natomiast jak widzicie, są ogromne. Odkładamy na bok. I jak widzicie, jest tutaj bardzo dużo ciekawego towaru. Wszystko jest idealnie wypełnione. Oprócz tego mamy 3 Dumbumy F3. Te pewnie pójdą na luźne strzelanie lub jedna sztuka może pójść także. Oczywiście jeśli chcecie do odcinka z serii Ile nek. Widzę także w tym miejscu pozostałe 2 sztuki tych petardek ze stroboskopem. Odkładam je na bok. I przechodzimy do paczuszki, która idzie do kolekcji, ponieważ K1 od Gao jeszcze nie mam w swoich zbiorach. Ich rok produkcji to 2016. Nie są bardzo ani nowe, ani stare. Mają po prostu już te 5-6 lat, także bardzo spoko, nie miałem ich, mimo że są takimi klasykami, więc fajnie, że mogą uzupełnić moją kolekcję. Odkładam je tutaj na bok, dobrze. Ciach. I z takich malutkich paczuszek petard
Mam tutaj także petardki Doom Boom Nano, o których nie wiem, czy je chciałem, czy nie. Już szczerze mówiąc totalnie nie pamiętam, natomiast ich rok produkcji to 2018. Sprawdzę sobie później, czy je posiadam. Jeżeli tak, no to pójdę na jakieś luźne strzelanko, a jeżeli nie, no to świetnie. Ok, może tutaj tak ułożę na spokojnie, żeby wszystko się zmieściło. Ciach, ciach i ciach. Git. Elegancko. Zobaczmy, co mamy w paczuszce dalej. Jest tutaj folia bąbelkowa oraz o, świetne klasyki, czyli JC05 z rokiem produkcji 2019. Są to nowe JC05, natomiast nie najnowsze. Nie jest to ani 2020, ani 2021. Także fajnie, że mogę je mieć. Ok, kładziemy je w tym miejscu. Ciach. Ops. Ok. No i mamy tutaj już piękną perełkę, jak widzicie. Są to Doom Boomy, ale są to nietypowe Doom Boomy, ponieważ ich kod produktu to P6B. Są to Doom Boomy na F3 z roku produkcji 2012. Jest to dla mnie świetny rarytas, za który oczywiście bardzo dziękuję. Odkładam na bok, ciach. No i lecimy dalej. Kolejna paczuszka, są to RC1, których również nie posiadam w swojej kolekcji. Ich rok produkcji to 2016, także świetnie, bo w 2016 roku sporo z nich strzelałem, więc są dla mnie ogromnie cenne ze względu na sentyment. Były one słabe, ale miały swój klimat, no. Można było odpalić i nic się nie działo. Ok, mamy tutaj już produkty coraz grubsze. Jest tutaj opakowanie po Scream 5S. Pojedyncze sztuki mam w swoich zbiorach, natomiast nie miałem jeszcze pudełeczka. Oczywiście rok produkcji 2017, są to te 5S z podstawką. Także są one na pewno bardzo, bardzo fajne. Postaram się je tutaj położyć. Ciach, ciach. I jeżeli o Scream 5S mowa, mamy tutaj także, jak widzicie, taką bardzo fajną petardkę Scream 5S z podstawką zielona. Także kładę w tym oto miejscu i lecimy do dwóch ostatnich produktów. A są nimi Saluty XXL Ostara Pyrotechnik FB003. Ich rok produkcji to 2015. Mają już troszeczkę lat, jak widzicie, ale stan opakowania jest po prostu świetny. 2015, są bardzo ciężkie, bardzo zbite, przypominają mi swoją po prostu opakowaniem petardy Torpedka od Śmieszka, ze względu na swoją wagę, rozmiar, no i kształt opakowania. A w paczce zostało już tylko jedno opakowanie petard, które właśnie widzicie. A więc wyjmę je teraz dla Was. Ciach. Kartonik jest już pusty, możemy go odłożyć. Hop. No i petardki są już z nami. Są to petardki TXP226 łamane na ITY002 Gorilla Bomb. I są to oczywiście Gorilla Bomb na NWP. Świetne petardy, bardzo się cieszę, że mogę je mieć. Posiadam już jedną paczuszkę, natomiast jeżeli się w momencie kiedy się umawiałem na nie, no to ich nie posiadałem. Teraz już mam, natomiast będę miał jedną paczkę na zapas. Jak widzicie, tak się prezentuje całość paczuszki, którą otrzymałem od znajomego. Jak widzicie, jest ona bardzo duża. No i cóż, postaram się jeszcze zmienić kadr. Myślę, że teraz prezentuje się zdecydowanie lepiej, jeżeli leży na środku. W paczuszce były Scream 5S, Saluty XXL, Gorilla Bomb, JC05, stare petarki, perfekcyjne Doom Boomy, z których się bardzo cieszę, oraz RC1 i K1, które są dla mnie bardzo cenne. A więc dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć, do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podobało, a jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie hashtag Scream5S w ten oto sposób. Ciach, hop. Także do usłyszenia. Dobra.